4 marca 1513 roku Zygmunt Stary potwierdził wcześniejsze nadanie praw miejskich Pile. I od tego momentu czcimy tę datę w postaci właśnie święta miasta. Na tą naszą historię, naszego państwa, to jednak pojawienie się naszego miasta w 1513 roku już jako potwierdzonego, posiadającego prawa miejskie, to świadczy o tym, że miasto ma bogatą historię. A tę, jak co roku starano przybliżyć się zgromadzonym gościom i mieszkańcom. Tym razem w trakcie sesji został zaprezentowany film o historii Podlasia, jednej z pilskich dzielnic, który powstał z okazji 35-lecia Rady tego osiedla. Jego projekcję poprzedził referat okolicznościowy historyka Macieja Usurskiego. Okolicznościowe wystąpienia mieli także przewodnicząca Rady Miasta Piły Maria Kubica oraz prezydent miasta Piotr Głowski, który mówił o korzyściach płynących z obecności Polski w Unii Europejskiej z perspektywy samorządu. Goście mogli także wysłuchać występu Pilskiej Orkiestry Rozrywkowej.